Siemanko, ja jestem Technokrata, witam Was w kolejnym Tech Newsie i powiemy sobie o czymś, o czym dawno nie było mówione, pewnie po tytule już wiecie, że będziemy mówić o najnowszych Threadripperach na Zen 3, które mogą być naprawdę, naprawdę kozak procesorami. Ostatnie Threadrippery miały premierę w listopadzie 2019, więc już czekamy bardzo długo i biorąc pod uwagę fakt, że premiera nowych Threadripperów być może, bo nie jest to jeszcze potwierdzone, nastąpi za kilka miesięcy, no to prawie co 2 lata będziemy mieli nową generację Threadripperów. Platforma HEDT nie ma się dobrze i właśnie o tym wszystkim chciałbym porozmawiać w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. A więc na dobry początek w ogóle porozmawiajmy sobie o podstawkach HEDT, reprezentowanych aktualnie przez Intel LGA 2066 i przez TRX40, czyli TR40 właściwie, czyli platformy od AMD i od Intela. Troszeczkę umarły, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o Intela, to już w ogóle 2066 jest poniekąd trupem, chociaż po dużych obniżkach tych cen procesorów one trochę może zyskały na atrakcyjności, ale tylko i wyłącznie dla osób profesjonalizujących się w jakimś wykorzystaniu algorytmów, które dostarcza Intel ze swoimi procesorami i co jest używane do jakichś profesjonalnych zastosowań, jakiejś kryptografii, czegoś takiego. Generalnie takich ludzi jest garstka. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, ta platforma miała się genialnie. Dlaczego miała się genialnie? Przede wszystkim na dużą ilość linii PCI Express, no i miała się genialnie w grach, to zapomniałem powiedzieć, że ze względu na dużą ilość linii PCI Express, co umożliwiało robienie genialnych konfiguracji w SLI, nawet triple SLI. Teraz wiemy, że łączenie kart graficznych, zwłaszcza ze stajni NVD, ogranicza się tylko do 2 kart. No większa ilość jakby nie ma sensu, to się nie skalowało. To, co w przeszłości było robione jako triple SLI i tak dalej, no to było, można powiedzieć, bardziej takim ekstrowertyzmem i niekoniecznie wiązało się z jakimiś logicznymi wzrostami mocy. Po prostu ludzie z dużą ilością pieniędzy, ludzie, których pasją było bicie jakichś tam rekordów, takie zestawy stawiali. Podnormalnie podgryty taki zestaw opłacał się maksymalnie jakby w szczytowym punkcie opłacalności jak z SLI, z 2-way SLI, co dawało nam wymierny wzrost wydajności w grach, ale niewymiernie stosunkowo dużo za to płaciliśmy. Stąd też, tak jak mówię, tylko majętni ludzie, tylko najbardziej wymagający. No, były takie czasy, gdzie można było łączyć GTX serii tam 70, chyba 60 nawet swego czasu też miały SLI. Nie wiem, czy GTX 760 miał SLI albo 960, w tym momencie już nie pamiętam. 70 na pewno można było GTX choćby 970 czy 770 łączy ze sobą, 570 prawdopodobnie też. Co dawało taką fajną opcję w momencie, kiedy te karty taniały, no i chcieliśmy zamiast kupować nowej karty, zrobić sobie upgrade naszego kompa, no to dokupowaliśmy drugą, tańszą kartę. I tutaj platforma HDT, bo troszeczkę odjechałem od tematu, się sprawdzała. Ze względu na większą ilość linii PCI Express zapewniała odrobinę lepsze skalowanie. Natomiast to wszystko było w granicy, że tak powiem, kilkunastu procent, ale mimo wszystko najlepiej HEDT sprawdzało się do tych zastosowań, jeżeli chodzi o gaming, do tych budowania potężnych maszyn w SLI, a poza tym to tylko i wyłącznie zastosowania profesjonalne. Kiedyś właśnie zastosowania, jeżeli chodzi o rendering, jeszcze 2, 3, 4 lata temu rendering, no to im więcej rdzeni, tym lepsze renderowanie. W tym momencie programy do renderowania jak Adobe Premiere Pro, czy DaVinci Resolve, czy choćby, no tu już jest akurat, to jest problem, program typowo na Maca, czyli Final Cut, optymalizowany pod konkretną ilość rdzeni, ale przypominam, platforma HEDT w Macach też się sprawdzała, bo właśnie takowa była tam stosowana w Macach Pro. Natomiast teraz to już troszeczkę umiera. Dlaczego? Bo rolę renderującą w programach, i pamiętajmy, że mówię tutaj o takiej większej grupie profesjonalistów, czyli głównie jeżeli chodzi o edycję wideo, audio,
bo jest nadal grupa profesjonalistów specjalizująca się w jakiejś inżynierii, w szyfrowaniu i tak dalej, gdzie ta wielorodzeniowość procesorowa jest cały czas bardzo dobrze wykorzystywana. Natomiast do takich zastosowań buduje się platformy wieloprocesorowe na Linuxie najczęściej i taka domowa architektura wielorodzeniowa, bardzo dużo wielorodzeniowa, czyli właśnie te LGA 2066 czy Threadrippery troszeczkę tutaj traciły na znaczeniu, ale mieliśmy dzisiaj mówić właśnie o Threadripperze, a cały czas rozgaduje się o platformie HDT. Natomiast to jest ważne, żeby podkreślić, jak ta platforma straciła na wartości przez ostatnie lata, przez to, że właśnie rolę mocy renderującej przejmuje karta graficzna w tym momencie w programach renderujących i procesory tak naprawdę już teraz nie odgrywają aż takiej roli i nie potrzebujemy tych rdzeni nieskończenie wiele, tam 32 rdzeni do takiego nawet platformy do montowania filmów. Tutaj zdecydowanie lepiej sobie wziąć, poskładać platformę z lepszym procesorem, tam na przykład w grach na Zen 3 tu bym zdecydowanie postawił na Ryzena 9 5950X, 16 rdzeni, świetna wydajność w grach, świetna wydajność w programach, gigantyczna cena, natomiast jeżeli chodzi o profesjonalizm, to wydaje mi się, że bardzo dobry procesor i nie inwestowałbym tu na przykład w starego Threadrippera, który jest droższy, ma 32 chyba teraz maksymalnie rdzenie. Natomiast mają się pokazać nowe Threadrippery. Nowe Threadrippery to już będzie totalny kozak. Ich premiera ponoć przesuwa się ze względu na problemy z implementacją Zen 3 przy tak dużej ilości rdzeni. Ponieważ AMD pewnie chciałoby pokazać więcej rdzeni. Oni jednak chcą tą ilość rdzeni upgrade'ować w swoich platformach, bo jest to poniekąd taka ich karta przetargowa, że oni cały czas są w stanie tą większą ilość rdzeni wrzucać, więc nie wiem, ilorodzeniowy możemy jakby oczekiwać taki Threadripper, ale wydaje mi się, że 50 rdzeni będzie tutaj jak najbardziej. Jeżeli chodzi o platformę Threadripper w zasięgu AMD, czy oni to wprowadzą, czy nie, to tutaj już nie mi jakby o tym dywagować, to zobaczymy przy szczegółowych informacjach. Natomiast ma on się pojawić w sierpniu, ten nowy Threadripper serii 5000 z rdzeniami Zen 3. I zastanawiam się troszeczkę, czy odniesie sukces, raczej w wąskich kręgach, tak jak mówiłem, bardziej naukowych, takie sukcesy może odnosić Threadripper gdzieś w jakichś właśnie multiprocesorowych platformach. Czy do użytku takiego domowego Threadripper ma sens? Tylko dla osób, dla których jest to żaden wydatek, które mają tak dużo pieniędzy, że nie liczą się ze stosunkiem cena, wydajność i tak dalej, bo często taki Threadripper do tej pory widzieliśmy, że platforma HDT gorzej radziła sobie od klasycznej platformy w grach, gdzie w klasycznej platformie idzie i jest nacisk kładzony na połączenie wielowątkowości takiej wykorzystywanej przez gry z mocnym jednym rdzeniem i wysokim taktowaniem, co przekłada się na wysoką wydajność w grach. Ilość rdzeni nieskończona niekoniecznie przekłada się na wydajność w grach. Są gry, które mogą dobrze skorzystać z 16 i więcej rdzeni, natomiast niekoniecznie wtedy ich wydajność będzie wyższa niż na przykład na takim Ryzenie 5900X, czy Intelu 11900, czy Intelu 10900. Tam te wydajności ze względu na silny jeden wątek mogą być wyższe, a ceny prawdopodobnie będą kosmiczne. To, że ten nowy Threadripper może pojawić się w sierpniu, to jest na razie tylko plotka od znanego plotkarza twitterowego, który już takie sprawdzone plotki wypuszczał. Natomiast, dodatkowo jest to pokryte faktem, że HW Monitor ostatnio dostał jakby aktualizację dla właśnie Threadripperów następnej generacji. Stąd też możemy przypuszczać, że nowe Threadrippery nadchodzą. Ten temat był dla mnie bardziej takim powodem, żeby sobie o platformie HDT z wami pogadać, z tego względu, że pamiętam, kiedyś to był mokry sen każdego prawdziwego PC Master Race, żeby taką platformę na 2066, jeszcze wtedy na 2011 posiadać, czy później pierwsze Threadrippery też były łakomym kąskiem. Natomiast teraz troszeczkę
troszeczkę ona, troszeczkę bardzo straciła ona na wartości, zwłaszcza w Intelu, no jest droga, a nie oddaje nam tej wydajności ani w programach profesjonalnych, przynajmniej tej z takich popularnych programach, wiecie, Photoshop, jakiś tam Adobe Premiere Pro, coś do odprawiania zdjęć, coś do renderowania, właśnie pytanie, jak to jest z renderowaniem w jakimś Blenderze, czy w innych programach, czy tamte procesory oddadzą swoją moc, czy już tam też karty graficzne zaczynają wieść prym. To tego jestem ciekaw, tutaj wiem, że mam kilku użytkowników, którzy z takich programów do 3D korzystają. Dajcie znać, czy ważniejsza jest teraz dla Was dobra, wypasiona karta graficzna, czy taki procesor wielorodzeniowy też Wam robi robotę niesamowitą. No, wydaje mi się, że zawsze im więcej, tym lepiej, ale no niekoniecznie im więcej, tym lepiej, jeżeli chodzi o cenę, a wiemy, że te platformy profesjonalne, one są kierowane dla ludzi, którzy pracując na tym komputerze zarabiają duże pieniądze, stąd też dlatego te platformy są tak drogie. To nie są platformy dla ludu, to nie są platformy dlatego, żebyśmy sobie mogli postawić taki komputer na biurku i powiedzieć: o, ale mamy fajnie, mamy dużo rdzeni, ale jesteśmy super. Nie, to są platformy dla ludzi, którzy zarabiają na tym pieniądze, często bardzo duże pieniądze, stąd też Intel czy AMD wiedzą, że ludzie, którzy kupią ten sprzęt, prędzej czy później on im się zwróci, a raczej prędzej niż później, stąd też żądają sobie za to takie pieniądze, podobnie jak to jest z programami profesjonalnymi, gdzie za programy do tworzenia czegoś, na czym później się zarabia, płacimy majątek, bo później na tym zarabiamy. No niestety firmy wiedzą, że osoby kupujące taki, a nie inny sprzęt potem zarabiają na nim, stąd też powinny zapłacić w mniemaniu firm większe pieniądze niż ludzie, którzy kupują taki komputer do gier czy do nauki. Chociaż powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach, gdzie tyle jest streamerów zarabiających na grach, tylko czekać, aż gry czy producenci gier będą licencjonować zarabianie na takich grach. Z jednej strony jest to ogromna reklama dla producenta gry, to jest w ogóle ciężki temat, jeżeli chodzi o własność intelektualną. Pod tym względem jakby bardzo transparentny jest CD Projekt Red, biorąc pod uwagę ich wszystkie dobre i złe czyny, to akurat oni oficjalnie przed każdą, do każdej swojej gry, jaką wydali, mają oficjalne ogłoszenie, że można korzystać z całej zawartości gry do streamowania na full. W sensie i jest to zwolnione z jakichkolwiek roszczeń. Wielu producentów gier w tym temacie w ogóle się nie wypowiada i jest pytanie, czy jest to taki łakomy kąsek dla nich, czy zastanawiają się, jak zmonetyzować właśnie streaming i gier, czy też wolą tego nie ruszać ze względu na reklamę. Pierwsza firma, która to ruszy i zechce zmonetyzować, zechce narzucić jakieś licencje na ludzi tworzących content z gier, będzie na pewno mocno zjechana, ale jeżeli uda im się tą barierę przełamać i mimo wszystko wdrożyć to w jakikolwiek sposób, to następni też zaczną to robić, więc oby coś takiego się nie wydarzyło. Aczkolwiek, tak jak mówię, biorąc pod uwagę prawo własności intelektualnej, jak najbardziej coś takiego jest no w porządku, bo muzyki nie można sobie od tak po prostu używać, a czy stworzenie utworu muzycznego jest łatwiejsze od stworzenia gry? No nie sądzę. Też tak samo można byłoby powiedzieć, że puszczanie czyjejś piosenki jest jego reklamą, nie? Bo to przecież reklamuje się autora. W przypadku gier działa to podobnie, przy czym gry pod tym względem nie są przez twórców jakby, no... Twórcy nie chcą się na razie za to zabierać. Ale dlaczego w ogóle jesteśmy na temacie gier razem z Threadripperów? No to już jest niesamowite. Tak jak mówię, dzisiaj taki mocno luźny odcinek. Ja się mega cieszę, że nadchodzą nowe Threadrippery, bo będziemy mogli dostać znowu jakąś próbkę gigantycznej mocy, niekoniecznie dla nas zwykłych użytkowników w jakikolwiek sposób użyteczną. Zastanawiam się w ogóle, czy fotografowie profesjonalni potrzebują takiej mocy do Photoshopa. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Zawsze zastanawiało mnie to, na przykład dopłacając tam, kupując Threadrippera czy jakiegoś Intela na HDT za tam 2000, 3000, 4000 zł więcej niż standardowy procesor. Na każdym jakby renderze gry oszczędzamy, znaczy gry zdjęcia czy czegoś oszczędzamy kilka sekund, kilkanaście. I teraz to, ile zarabiamy załóżmy za godzinę, podzielić przez jakby tą ilość sekund, którą zaoszczędzamy, i ta ilość sekund zaoszczędzonych
w jakim czasie te 3, czy 4, czy 5 tysięcy więcej nam zwróci. Wydaje mi się, że będą to lata, dziesięciolecia, nawet stulecia. Jeszcze tego nie policzyłem, ale wydaje mi się to takim ciekawym zagadnieniem i mam ochotę to policzyć. Na przykład w przypadku dysków PCI Express 4.0. Ile zaoszczędzimy czasu relatywnie na kopiowaniu na 3 na PCI Express 4.0 zamiast na PCI Express 3.0? Po kilka sekund na każdym kopiowaniu. Czy takie coś relatywnie dopłacając 100-200 zł do takiego dysku na PCI Express 4.0, po jakim czasie te pieniądze nam się zwrócą, jeżeli robimy to profesjonalnie? Jeżeli nie robimy tego profesjonalnie, nie zwrócą się nigdy. Dobra, ale luźne pogadanki. Kończymy z tym. I jeszcze, dzisiaj stream o 20. Dzisiaj też chyba ma premierę, z tego co się orientuję, nowe serwerowe procesory Intela. O tym pewnie będzie informacja jutro, jeżeli coś ciekawego będzie do zaprezentowania w temacie nowych serwerowych procesorów Intela. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję, że wytrzymaliście ten chaotyczny film, pełen różnych ścieżek. Nawet jeżeli bym dzielił filmy na poszczególne rozdziały, ten film byłoby bardzo ciężko podzielić. Może, mam nadzieję, muszę zacząć to w końcu robić, żeby Wam się to łatwiej oglądało. W każdym razie bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli do końca tej przydługiej pogadanki i tej takiej chaotycznej pogadanki. Czasami po prostu muszę sobie taką zrobić, bo lubię sobie pogadać, podywagować na temat technologii, tego co nas czeka, tego co było, tego co będzie i tego co jest. Bardzo Wam dziękuję, życzę oczywiście miłego dnia, bo już teraz oglądając te filmy to jeszcze jest przez jakiś czas dzień, wieczoru, nocy, w jakikolwiek inny dzień to oglądacie. Trzymajcie się i do oczywiście o 20 na live i jutro o 17.45 w kolejnym filmie. Cześć! Thank you.